proces był na poselski. Tata doszedł do tej barierki, mówi, czego płaczesz, jak ja się cieszę, że cię widzę. Proces krakowski. 8 wyroków śmierci. Adwokaci pisali prośbę o ułaskawienie. I odpowiedzi na naszą prośbę nie było. Nie byliśmy zawiadomieni, czy ojciec żyje, czy nie żyje. Ostatni list był pisany w listopadzie, ale on do nas przyszedł w marcu, bo cenzura tak pracowała. Już ojciec nie żył, jak list do nas przyszedł. Najukochańsza moja Kazienko, nadaremnie oczekiwałem jakiejś wiadomości w ubiegłym tygodniu. Może w najbliższych dniach przecież od ciebie dostanę choć parę słów, bo jeszcze nic dotąd nie otrzymałem. Możesz sobie, dziecino moja kochana, wyobrazić, jak tęsknię za choćby paru słowami od ciebie. Mama pisała. Nie dostał żadnego. Strasznie, że ci ludzie tacy byli źli. Swoi. Doszli do tego, że ojciec Ostafin, Kaczmarczyk Alojzy i Tumanowicz Waleria. Przez pół roku byli na anatomii opisowej jako eksponaty. Nigdy nam nie mówił, co robi. Na działce, takie na ogródkach działkowych, ktoś pamiętały, była jakaś skrzynka. I tam czasem ojciec coś zostawiał, albo ktoś przychodził. Nawet siostra raz podsłuchała, że to był ktoś z rządu, z Londynu. W tym czasie było dużo takich kontaktów. Ojciec w 45 w marcu wyjechał na zachód, wysłany najprawdopodobniej przez rząd londyński, żeby zobaczyć, jak wygląda sprawa na ziemiach zachodnich. Wrócił stamtąd bardzo załamany zachowaniem i żołnierzy radzieckich, i ludnością, gdzie wszyscy wrócili na szaber. Go namawiali, żeby wyjechał za granicę, że tu mu grozi, ale mówił, że tu będzie potrzebny. Bardzo przeżywał sprawę, to się bardzo denerwował, referendum. No i zresztą z nami się liczył. Byłam z Markata, gdzieś zbierałam jakieś mapy naszych ziem zachodnich, Niemiec, Francji. Myślałam, że ja się dostanę tam, przejdę sobie. Ja chciałam się upomnieć.